Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaką pracę mógłbyś wykonywać, jaki zawód do ciebie pasuje i jak czuć się w nim dobrze, to teraz będziesz miał taką okazję. Zbliża się Ogólnopolski Tydzień Kariery. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Doradzamy zawodowo, wybieramy odlotowo. Od 19 do 23 października świętujemy Ogólnopolski Tydzień Kariery. W Małopolsce w tym roku to blisko 130 bezpłatnych wydarzeń, głównie w formie zdalnej. W ofercie Małopolskiego Tygodnia Kariery znajduje się bardzo wiele oferty dla ludzi w każdym wieku. Przede wszystkim jest to oferta doradztwa zawodowego i myślę, że tutaj zarówno młodzież, która wybiera swój kierunek kształcenia, jak i ci, którzy go kończą, na przykład w szkołach zawodowych, jak i osoby dorosłe, znajdą bardzo wiele konsultacji, warsztatów i spotkań online. Organizatorzy przygotowali różnorodną ofertę m.in. dla młodzieży. Zaprojektuj własną drogę zawodową i osiągnij sukces. Dla osób po 50 roku życia kariera nie zna granic, a dla wszystkich chętnych tydzień z informacją pod hasłem Informacja siłą dobrego wyboru. Mamy także ofertę specjalną dla sołtysów i kół gospodyń wiejskich. No to już trzecie seminarium dla aktywnych sołtysów, generalnie dla aktywnych liderów lokalnych i w tym roku zagości u nas pani Ewa Wachowicz. Udział jest bezpłatny, jednak niektóre wydarzenia wymagają wcześniejszej rejestracji. Szczegółowy harmonogram małopolskich wydarzeń dostępny jest na stronie pociągdokariery.pl lub profilu facebookowym Pociąg do Kariery. Dodajmy, że to już 12. edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.